Jezioro Tal, położone 50 km na południe od stolicy Filipin, Manili. Niegdyś uważane za największe jezioro kraterowe na świecie, przy 100 metrach średniej głębokości i 115 km linii wybrzeża. Prawdziwą sławę zyskało dzięki swojemu ponad 300-metrowemu wulkanowi, położonemu na jeziorku na wyspie jeziora Tal. Co ciekawe, jezioro Tal nie zawsze było jeziorem. Wszystko za sprawą aktywności wspomnianego wulkanu, który parę tysięcy lat temu odciął kawałek zatoki Balayan, formując przy tym jezioro w pozostałościach po kraterze sprzed ponad 500 tysięcy lat. Jedyna pozostała łączność z morzem to wąska rzeka Pansipit, wzdłuż której formowały się osady ludzkie. Lokalna fauna i flora zdołała przystosować się do nowych warunków. Słona woda przez tysiące lat została rozcieńczona przez wody gruntowe i deszczówkę. Przez to też w jeziorze pojawiły się endemiczne gatunki zwierząt, takie jak słodkowodna sardynka, zwana tawilis, czy słodkowodny wąż, jeden z dwóch gatunków przystosowany do życia w słodkiej wodzie. Od czasu kolonizacji Filipin przez Hiszpanię w XVI wieku nastąpiły aż 33 erupcje wulkanu, z czego najdłuższa w 1754 roku trwała przez ponad 200 dni, podnosząc przy tym poziom wody o 5 metrów i zalewając nabrzeżne miasta. Przez to też miasto Tal, duma regionu słynąca z kwitnącego handlu i wydobycia złota, została kompletnie zniszczona i zmuszona do relokacji na pobliskie wyżyny. Charakterystyczny zapach siarki, bąbelki błotne, podniesiona kwaskowość wody i umierająca flora jeziora to widoczne sygnały podniesionej aktywności wulkanu. Mimo że od 1977 roku obyło się bez agresywnych wybuchów, lokalna ludność jest przeczulona na tym punkcie i żyje w ciągłej niepewności. Ludność Tal utrzymuje się obecnie z hodowli ryb i turystyki. Jednak historycznie handel był ich głównym źródłem utrzymania. Ich kultura była silnie dyktowana polityką. Na przełomie tysiąca lat możemy wyróżnić aż 4 nawrócenia się na inne religie w zależności od głównego partnera handlowego. Z wierzeń plemiennych przeszli na hinduizm przy okresie komercjalizacji i pierwszego handlu z Indiami. Następnie muzułmanizm przez handel z plemionami Malezji oraz chrześcijaństwo po kolonizacji przez Hiszpanię. Jakakolwiek religia by to nie była, nie zmienia to faktu, że Filipińczycy słyną z serdeczności i dobroci, a ich piękna, nieprzewidywalna ziemia czyni to miejsce wartym odwiedzenia.